Aleksandr Łukaszenka przyznał w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji, że białoruskie służby pomagają migrantom przedostać się do Polski. Według opozycyjnych mediów na Białorusi, migranci są wręcz szkoleni do okaleczania polskich służb. Mimo zlikwidowania obozowiska, wciąż dochodzi do forsowania granicy. Po obozowisku przy przejściu granicznym Kuźnica-Brózgi nie ma już śladu. Białoruskie służby podjęły prace porządkowe. Większość migrantów jest w centrum logistycznym nieopodal granicy. Mimo to nadal dochodzi do forsowania polskiej granicy. Wczoraj odnotowaliśmy 195 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 82 cudzoziemców zostały zgodnie z nowymi przepisami wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. 5 osób zostało zatrzymanych. Mówiła starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Ewelina Szczepańska. Reżim Łukaszenki jest jednak nieprzewidywalny. Chwilowy spokój na pasie przygranicznym nie zwiastuje zakończenia kryzysu, podkreśla minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Musimy się przygotować na to, że ten problem będzie istniał przez miesiące. Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że tak będzie, że to jest scenariusz rozpisany na czas długi. Polskie służby obserwują zmianę taktyki atakowania polskiej granicy. Grupy szturmowe są znacznie większe niż dotychczas. Najliczniejsza próba, z którą mieliśmy do czynienia, szacujemy, że to było około 200 osób. Tutaj te osoby były również agresywne. W podobnym schemacie, tak jak dotychczas informowaliśmy Państwa, rzucano kamieniami. Służby białoruskie udzielały wskazówek, dostarczały narzędzia niebezpieczne, takie, które umożliwiają cięcie tutaj zabezpieczeń granicznych. Agresja migrantów jest nieprzypadkowa. Białoruski serwis informacyjny Nexta opublikował nagranie, na którym białoruskie służby prowadzą szkolenie, w jaki sposób atakować polskich funkcjonariuszy. Będziecie mieli noże i sprzęt. Waszym zadaniem będzie dźgać w niechronione miejsca, w szyję, pachy, nogi, ręce. Aleksandr Łukaszenka w rozmowie z brytyjską stacją BBC przyznał, że jego służby pomagają migrantom dostać się do Polski. Myślę, że jest to absolutnie możliwe. Może ktoś im pomagał, nawet nie będę się temu przyglądał. W obronę terytorium Polski oprócz Straży Granicznej zaangażowani są policjanci i ponad 12 tysięcy żołnierzy. Jesteśmy im wdzięczni za obronę terytorium Polski oraz całej Unii Europejskiej, wskazuje wicepremier profesor Piotr Gliński. Agresor wie, że Polska nie ustąpi i Polska nie ustąpi, bo Polska ma rację, Polska broni także Unii Europejskiej. Tutaj nie ma kompromisów. Do funkcjonariuszy na granicy dołączyli polscy sportowcy, którzy na co dzień służą w mundurach. My jako sportowcy chcieliśmy dołożyć do tego swoją cegiełkę, bo chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że nie tylko jesteśmy sportowcami, ale przede wszystkim jesteśmy żołnierzami. W obliczu kryzysu premier Mateusz Morawiecki zdecydował się odbyć serię kilkunastu wizyt w państwach Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności premier pojedzie na Litwę, Łotwę i do Estonii. Jutro trzy spotkania z premierami tych krajów, aby omówić bieżącą sytuację, aby też przedstawić te zagrożenia, o których jesteśmy świadomi, które do nas docierają. Kraje bałtyckie, podobnie jak Polskę, dotyka bowiem kryzys migracyjny zorganizowany przez reżim w Mińsku.